Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski punkt widzenia. Do naszego studia na dzisiejszy wieczór zaprosiliśmy pana Jerzego Polaczka, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra infrastruktury. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie ministrze, kto będzie musiał zjeść ten chiński pasztet, który nam przygotował obecny rząd? Chodzi mi o autostradę A2, która prawdopodobnie nie będzie dokończona na Euro 2012. No i nie tylko ta autostrada, także inne. Ale z Chińczykami w tej chwili jest największy problem. Przyrządził, tak. A przyrządził go rząd dlatego, że jest, można powiedzieć, reżyserem tego przedsięwzięcia. A jeśli rząd nie wie, z kim podpisuje umowy, to myślę, że należy raz jeszcze precyzyjnie powtórzyć, iż podpisał rząd umowę nie z tymi Chińczykami, którzy budują prawdziwe autostrady i to jest największy problem, ale nie tylko dla rządu, tylko dla również nas, Polaków, obywateli i to jest też wyjątkowa kompromitacja. Ona, myślę, że z każdym dniem się będzie nasilała, bo będą się pojawiały kolejne odsłony tej groteski, którą już ją widać. Ale panie pośle, jak to możliwe nie z tymi Chińczykami? Jak to rozumieć należy? Ja mówię w pewnym uproszczeniu, bo dlatego, że przede wszystkim należy tutaj oddzielić dwie rzeczy. Na pewno można powiedzieć, że szacunek Chińczykom, państwu chińskiemu zawsze się należy, dlatego, że jest to duży gracz na arenie światowej, również który zrealizował potężne inwestycje infrastrukturalne i ta, można powiedzieć, spółka matka, czyli firma Kowek, która jest, można powiedzieć, właścicielem tego podmiotu zależnego, z którą państwo polskie podpisało umowę o realizację 50 km kluczowego odcinka autostrady do stolicy państwa, jest zupełnie po prostu inna historia. To jest podmiot gospodarczy, który jeszcze 2 lata temu zatrudniał nie więcej niż 320 pracowników w Chinach i który miał łącznie sprzedaż na poziomie w przeliczeniu na złotówki z około 1,7 mld, kilkudziesięciu milionów złotych. Przynajmniej to są dane za 2009 rok, a przypominamy, iż sam kontrakt zawarty w Polsce na ten odcinek to 1,3 mld, czyli praktycznie to jest wartość, suma, która jest porównywalna z roczną sprzedażą usług tego podmiotu. Po trzecie, doświadczenie tego konkretnego podmiotu gospodarczego, tej spółki córki w świecie jest takie, iż realizowała ona różne niewielkie albo nieco, bym powiedział, większe projekty w państwach afrykańskich i mogę tylko dzisiaj powiedzieć bardzo ogólnie, że w najbliższych kilkunastu godzinach na pewno dowiemy się o tej nowej odsłonie tych rzeczywistych, w cudzysłowie, sukcesów na tym rynku afrykańskim, gdzie ta firma realizowała różne projekty i dla mnie to, co wiem dzisiaj, a wiem więcej niż tydzień temu i kilka dni temu, to są informacje szokujące. W niektóre z nich trudno uwierzyć i raz jeszcze tutaj chcę podkreślić, iż należy odróżnić to, ten podmiot główny, który jest partnerem poważnym i z nim powinno wejść w relacje tutaj biznesowe, jeśli chce się powierzyć projekty infrastrukturalne, takie jak budowa autostrad w Polsce, a nie z podmiotami, gdzie można było wydać kilkaset złotych albo kilka tysięcy i mieć pełny zestaw informacji od sfery, powiedział, prawnej poprzez ekonomiczną już 3 lata temu. Rząd tego nie zrobił, jeśli podpisał umowę o 1,5 mld złotych na kwotę mniejszą niż sam wyszacował wartość tego odcinka i nie poświęcił kilkuset złotych na sprawdzenie tych podstawowych informacji, to jest ewenement na skalę europejską i to jest wystawianie się na pośmiewisko również wobec zagranicznej opinii publicznej, ale to jest wyłączna w tym momencie zasługa rządu i tych osób odpowiedzialnych za to, aby tego rodzaju materiały wyjściowe zgromadzić, ocenić i również przede wszystkim ocenić wiarygodność wtedy takiej oferty. Panie ministrze, czy rząd ogłaszając przetargi na tego typu inwestycje bardzo kosztowne, bo tu chodzi o wartość samej inwestycji, a także i strategiczne z punktu widzenia państwa. No, chociażby projekt Euro 2012 przez wiele lat był tym projektem jakby sztandarowym obecnej ekipy rządzącej. Czy rząd, czy minister Grabarczyk powinien zlecić służbom specjalnym sprawdzenie, czy ten inwestor to jest inwestor wiarygodny, czy ma kapitał, czy nie ma jakichś kompromitujących zdarzeń, bo nie wiem, czy to pan potwierdzi, ale prawdopodobnie było tak, że inwestorzy w Afryce przepędzili tę firmę ze swojego rynku. Po pierwsze, tutaj nie trzeba nawet zatrudniać do tych zagadnień służby specjalne. Wystarczy, aby zlecić europejskim, krajowym bądź też światowym wywiadowniom gospodarczym po prostu informacje o wiarygodności, potencjale i można powiedzieć też ocenie realizacji tych inwestycji czy projektów, które dany podmiot realizuje czy realizował. Jest to praktyka przecież nie tylko europejska, ale światowa, zwłaszcza przy takich dużych przedsięwzięciach typu budowa obiektów przemysłowych, fabryk, przedsięwzięć infrastrukturalnych, jakim są budowy autostrad. No ale jeśli mamy sytuację taką, w której rząd z pełną świadomością, dlatego że przypominam tutaj raz jeszcze, rząd podpisał umowę z partnerem chińskim na warunkach, w których złożono postępowanie odwoławcze, gdzie inne podmioty uzasadniały tą rażącą niską cenę, jaka była proponowana jako ofertę, za którą nie można będzie zrealizować tego projektu autostradowego, a mimo to na wniosek dyrektora generalnego Dróg Krajowych Autostrad prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał następnego dnia po złożeniu tego wniosku zgodę w 2009 roku i po prostu w ten sposób sprawa się zamknęła, a jeśli mamy przecież jeszcze dzisiaj dokładnie oświadczenia, komunikaty czy wygłaszane tutaj informacje przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej do mediów elektronicznych, w których ci sami przedstawiciele mówią o tym, iż są przekonani, iż polski rząd zawarł kontrakt z firmą, która zatrudnia 250 tysięcy osób, co jest oczywistą bzdurą i nikt nie może ze strony, powiedział, rządowej to już jakoś przeciąć tą groteskową sytuację, no to jak powiedziałem wcześniej, narasta tutaj ta scenaria groteski i absurdu, no ale ten rachunek zostanie wystawiony niebawem stronie publicznej, rządowi Donalda Tuska w Polsce. Panie ministrze, a z czego to wynika? Bo mamy po raz kolejny kazus Kataru. Jakby przypadek inwestorów z Kataru się przywołujemy przy tym projekcie autostrad. Wtedy też no, miał być inwestor, inwestora nie ma, niby sprawdzony, nie wiadomo kto to jest i tak dalej, i tak dalej. Tutaj inwestor co prawda jest, no, ale jak się okazuje, minister Grabarczyk nie wiedział do końca, z kim podpisuje umowę. Przede wszystkim przez tego rodzaju sytuacje absurdalne traci powagę państwo na arenie międzynarodowej, a niekompetencja króluje, wręcz powiem więcej, ona jest nagradzana. Tutaj jeśli prześledzimy wiele wydarzeń w tej kadencji z sfery gospodarczej, można powiedzieć z odpowiedzialności państwa za sfery wrażliwe, za bezpieczeństwo obywateli, za bezpieczeństwo również przedstawicieli państwa. Przecież przeżyliśmy tragedię rok temu w Smoleńsku. To jest jeden wspólny mianownik tego rządu. Brak umiejętności zarządzania ryzykiem, promocja nieudolności, nagradzanie tej nieudolności i każdy, kto był do niedawna jak najdalej od budowy dróg, jest dzisiaj okrzyknięty pierwszym specjalistą od jej budowy. Wręcz jest rzeczą, bym powiedział, trendy obnosi się z tym, że się nie zajmowało tą polityką konkretu, tylko się zajmowało polityką PR-u, bo tutaj w polityce PR-u rząd bezsprzecznie ma, że tak powiem, sukcesy na miarę ostatniego dwudziestolecia. Ale wracając jeszcze do tych Chińczyków, panie ministrze, czy w związku z tym, że minister Grabarczyk zaliczył kolejną, kolokwialnie mówiąc, wpadkę, i to poważną, mieliśmy Katar, mieliśmy katastrofę smoleńską, mieliśmy kryzys na kolei w grudniu, tak? Później jeszcze się powtórzył trochę w okolicach Wielkiej Nocy. Dzisiaj informacja jest, NIK-u, że wiele inwestycji drogowych, które były planowane na euro, po to, aby kibice mogli dojechać z Gdańska do Warszawy, z Warszawy do Poznania, do Wrocławia, na Ukrainę, nie będzie wykonanych. Czy minister Grabarczyk powinien przynajmniej sam podać się do dymisji, a jeśli nie, to premier powinien go zdymisjonować? Ja myślę, że najbliższe kilkanaście godzin, najbliższy dzień może spowodować istotny zwrot w ocenie również nie tylko przez opinię publiczną tutaj konkretnego ministra, ale myślę, że przede wszystkim ocenę premiera, ale to jest szersza sprawa. To nie jest tylko kwestia odpowiedzialności tutaj tego konkretnego szefa resortu, bo to się nakłada na wiele innych po prostu dramatycznych zaniechań, w których jesteśmy wciągani jako obywatele w śledzenie różnego rodzaju zdarzeń, które budzą na arenie nie tylko międzynarodowej, ale przede wszystkim w Polsce głębokie zażenowanie, gdzie wystawiamy świadectwo własnej niekompetencji w kwestiach kluczowych. Tutaj padło pytanie oczywiście o Euro 2012. Ja nie jestem tutaj wyznawcą takiego sposobu oceny, w których nie uznałbym, że są przypadki również wyjątkowe, czy to zawinione jednostkowo, czy przez nawet stronę publiczną, czy przez drugą, przez partnerów, którzy kooperują z tutaj stroną publiczną, z rządem. Nie chodzi o to, że ma się 100% za każdym razem udać, ale przynajmniej, żeby się to udawało w zdecydowanej części. Rząd pracuje na pół gwizdka, bo udało mu się osiągnąć realizację programu drogowego w połowie, mając o połowę większe środki. Tylko przypominam o jednej podstawowej informacji wyjściowej. W 2007 roku Rada Ministrów na mój wniosek przygotowała i przyjęła Krajowy Program Budowy Dróg do 2012 roku na 121 miliardów złotych. Rząd sobie z tym różnie radził. Tak jak powiedziałem, jest tendencja spadkowa wydatków z każdym rokiem w stosunku do tego programu, który obowiązywał do stycznia. I w styczniu tego roku zmniejszono ten program do kwoty 76 miliardów złotych na najbliższe 5 lat. Przecież z tego, co wiemy, za 2 lata według scenariusza premiera Donalda Tuska i rządu ma być wydatkowane na inwestycje drogowe tylko 7 miliardów złotych. No to jest, cofamy się tutaj o prawie 10 lat do tyłu. Panie ministrze, czy to nie spowoduje, że o ile do 2012 roku część inwestycji, powiedzmy, będzie zakończona, tych odcinków, które są w tej chwili w remoncie, ale nie wszystkie, bo to między innymi powiedziała Najwyższa Izba Kontroli, że być może część inwestycji będzie dopiero po 2012 roku realizowanych. I czy wtedy, kiedy już będzie nowy budżet europejski, kiedy kryzys dotknie zwłaszcza samorządy i wiele instytucji państwowych, nie będzie tak, że nagle autostrada będzie się kończyła w polu i będzie 20 km autostrady i 20 km drogi bitej. To będzie efekt właśnie... Ale jest to realne? Znaczy, to nie jest, że to jest realne, bo po prostu zderzymy się z taką sytuacją jako kierowcy, jako mieszkańcy kraju, bo warto o tym dzisiaj powiedzieć, iż według nie tylko raportu NIK-u, ale tego scenariusza, który widać już na horyzoncie faktów, a z faktami się przecież nie dyskutuje, przecież nie będzie gotowa żadna autostrada w przyszłym roku, ani nie będzie autostrada A1 północ-południe, ani A2 do Warszawy, A4 również w 2 co najmniej odcinkach. Przecież będzie głęboka wyrwa jeśli chodzi o na przykład odcinek A1 od lotniska w Katowicach, Pyrzowicach do Strykowa.